No dobra, zobaczcie teraz, może będzie trochę lepiej. Mam taką przynajmniej nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo ścinać. No nie wiem, ostatnio coś będę musiał chyba z tym laptopem zrobić. Odświeżyć go, że tak powiem. Tutaj walka teraz Angusza z Kubonem. No Kubon bardzo mało życia ma, ale jeszcze walczy, jeszcze próbuje, rzuca toporami. Więc na razie w miarę wyrównana walka. No i co, nadal coś nie bardzo. Nadal dropy klatek mi się robią. No, ciężka sprawa. O, i teraz tutaj Kraton mocno obrywa, zmuszony do użycia Walkirii. No i ucieka. Całe szczęście na razie dla Kers. No ale cóż, no nadal 3 do 0. No nie wiem, czy jest ok. Ja na XP-cie widzę, że nadal jest coś nie tak. Nie wiem, no będę musiał niestety jutro przysiąść i po prostu odświeżyć tego laptopa, bo tu może jest za duże obciążenie już. No ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie jest tak źle. Że będzie można to wszystko w miarę normalnie obejrzeć. Muszę jeszcze tego LoL Strategy Cupa trochę zmniejszyć, bo nawet nie widać, jak się Ezreal nazywa. No ale dobra, tutaj Kraton dostaje bicie. No ale na razie spokojnie, 6. minuta. Przyszedł Shen na górę, ale oczywiście nie wiedzą zawodnicy Mymu, że jest tutaj Maluno. No i teraz Kubon za chwilę rzuci toporkiem. Na całe szczęście dla niego, chociaż tutaj jest oczywiście wejście. Maluno używa, zestunował jeszcze swojego przeciwnika. Jest jeden, drugi cios, będzie martwy. Martwy Kubon. Mimo tego, że sprawdził, nie zdążył uciec. Maluno miał tutaj nastakowany swój tutaj power i użył go w 100% i tu widzieliśmy, jaki był tego efekt. 4 do 0 w tym momencie dla Kers. Proszę nie spoilerować, bo będziemy tutaj za to usuwać się z czata. Po to jest stream robiony, żeby nie spoilerować. Nadal laguje, zaraz sprawdzę, bo tutaj znowu dropy, ale teraz po raz kolejny giną gracze Meteor Makers. Libik zostaje właściwie tutaj spalony tym Ignite'em. Dwa kolejne fragi. Straszne dropy klatek mam. Nie wiem, co się dzieje. Kurczę, szkoda, że. O, i teraz tutaj na micie. Czaru tutaj bardzo mocno złapany. Mnóstwo ignite'ów poleciało. Ari jeszcze dołożyła w swoje 5 groszy. I jeszcze tutaj Xing podskoczył. Jeszcze jednak trafił. 7 do 0. 7 do 0. Bardzo mocna przewaga Kers Europe w tym momencie. No, ciężko będzie taką przewagę odrobić, zwłaszcza, że jest to Kers, drużyna naprawdę bardzo, bardzo doświadczona. Złożono tutaj, no, z bardzo, bardzo dobrych zawodników, do tego jeszcze ten nasz polski botlane, który naprawdę robi furorę, przyznam szczerze, i no, ciężko będzie tutaj cokolwiek poradzić na nich. Nadal mam dropy, kurczę, no, nie wiem, co mam z tym zrobić, no, będę musiał chyba zmniejszyć, albo już mam 670 klatek dropa mam, no nie wiem co jest grane. Kubon tutaj mocny odstrzał od Angusza. Także no, nie wiem czy będzie tutaj miał szansę, żeby powalczyć, bo Angus za chwilę może wystartować. O, było blisko, było blisko. Angus jednak się nie decyduje na atak. Zajra tutaj atakuje mocno i są już dwa kwiatki, ale one nic tak naprawdę tutaj nie robią, jeżeli stoi się w odpowiednio dalszej odległości. Tam kabum było słychać od Brolafa, ale Brolaf na razie to ciężko, ciężko sobie radzi. Zobaczmy, jak to jest kwestia w creepscore, no bo to też jest ważne. 50-60, jeżeli chodzi o mid, czyli Charu spokojnie wygrywa. Super Ace teraz dostaje swoją porcję damage'u, ale Mystic Shot nietrafiony, więc na razie spokojnie może sobie tutaj w tych krzakach posiedzieć. Wróćmy dalej. Dżungla 41-27. Na topie 67-33. No, tutaj Kubon nie ma łatwego życia. Dwa zgony w międzyczasie jeszcze, no to na pewno spowodowało, że nie daje rady. Teraz niezłe combo tutaj od Maklera, ale musi Makler się wycofać. Jest jeszcze Gatling Gun, tutaj rakiety fruwają. No, ciężka sytuacja naprawdę dla Meteor Makers. Tutaj czwarty level Libika, no nie za bardzo może pomóc swojemu AD Carry. Zwłaszcza, że tutaj na bocie, no Makler też przegrywa. No dwa razy również umarł, no 16 klipów jest różnicy między tymi zawodnikami. Więc no ciężka sytuacja dla Mymu. No zobaczymy, no jest 7-0, no to jest wynik naprawdę bardzo, bardzo niekorzystny dla Meteor Makers, no ale
nie z takich wyników drużyny wychodziły, więc na pewno nie oddadzą tutaj za darmo tej wygranej. I teraz będzie Predator, Maluno już skakuje tutaj na Kubona. Kubon odwala swojego ultimate, ale to będzie stanowczo za mało, chociaż teraz jeszcze tutaj podąża Shen. Jest ten skok od Maluno, ale mamy Tamsa, no i Kubon oczywiście nie wróci do tej walki, no ale Maluno cały czas z tym red buffem obija tego Shena. W międzyczasie Kraton tam kończy życie Libika po raz kolejny, flashuje się Shen, no ale ucieka ledwo co. Maluno przechodzi tutaj oczywiście teraz stopa, żeby zabrać ewentualnie jeszcze red buffa, który tutaj za moment powinien się właśnie pojawić nam na ekranach. Także będzie Seal Reda, Steel Wrightu, tutaj walka Czara z Extinctem, jest ulti odpalone przez Czara, dostaje on oczywiście jeszcze Ignite'a i wpada między miniony a Extincta, no i mamy już 9-0, no niesamowite. No i zobaczmy, Maluno po raz kolejny tutaj atakuje, jest złapany, spowolniony Kubon. Troszeczkę tego damage'u jeszcze dostanie, no ale to jest oczywiście stanowczo za mało, żeby zabić Brolafa pod jego własnym turetem. Oh yeah, ależ mu przywalił z tego topora. Normalnie niesamowity jest ten Brolaf, ale o, tam jakaś akcja znowu się dzieje. Brolaf atakuje po raz kolejny, zmuszony do wycofania się Maluno. Nie trafia Kubon jeszcze toporkiem, ale goni, no i... A, niestety, nie zdecydował się, ciekawe czemu się nie zdecydował. Zobaczymy. Strasznie dużo dropów mam klatek, będę musiał chyba coś tutaj zmienić, bo... no, nie będzie dało się tego oglądać, także... Myślę, że po pierwszym meczu zobaczymy, czy... będzie trzeba jednak coś tu pozmieniać, bo straszne dropy się robią klatek, nie wiem czym to jest spowodowane. Cały czas mi dropi, więc no... Ciężko powiedzieć o co chodzi. Extinct zgarnia swoje blue, w międzyczasie pierwszy turret właściwie zniszczony na tym bocie przez Kers, więc ta linia zostaje nieco wydłużona. No i już Kraton z Super Aizem wracają, jest wart oczywiście w dolnym trybuszu, żeby tutaj nie dać się zgankować. No i zobaczmy teraz, Kraton bardzo agresywnie, jest to prawda ulti, jedno, drugie, no ale zobaczmy, bo musi się Libik wycofywać. Bardzo, bardzo mocno został tutaj ostrzelany przez Kratona. Jest jeszcze jedna rakieta, tutaj trafia w Maklera. Także no, Kers dominuje na bocie i to naprawdę bardzo potężnie. 3 kille ma w tym momencie Kraton. No i zobaczmy, spowolniony Makler, jest Arcane Shift, no i ucieknie troszeczkę tutaj dalej. Nie miał chyba Kraton jeszcze... na Valkyrie cooldowna zniesionego, więc raczej nie chciał, że tak powiem, tutaj gonić. No ale widzimy, no nie chcą pushować linii gracze Kers, więc raczej tutaj się nie spodziewamy niczego ciekawszego póki co na tym bocie na topie. Natomiast znowu push od Kers, no i teraz będzie chyba walka, zobaczmy. Irelka teraz zaczęła atakować, jest od razu Ignite zagrany, ale nie poszedł za nią Rengar. Nie wiedzieć czemu. No, miał to prawda połowy życia, no ale tutaj oczywiście Kubon z dostępnym ultimatem, no mógłby troszeczkę jeszcze poszaleć. No ale widzimy, że na razie skutecznie pushują zawodnicy Kers. Ten dół gdzieś tam biegł, widzieliśmy przez chwilę gdzieś Super Aiza, który gdzieś tam podąża za przeciwnikiem. No coś, cały czas dropy jest, są, nie wiem co się dzieje. No, spróbuję po tym meczu zmienić niejako przepustowość w X-Picie, bo będzie ciężko, no. Jest Oracle zakupiony w tym momencie przez Maluno. Extinct sobie spokojnie tutaj poczyna na midzie, 101 creepów na jego koncie, także tutaj już ta sytuacja została wyrównana, jeśli chodzi o poprzednią część gry. 105 do 58 na bocie, także tu jest ogromna przewaga, totalna, tak jak mówiłem wcześniej, dominacja zawodników Kers. 106 do 69 na topie, także tutaj też nic do powiedzenia MYM w tym momencie nie ma. Pingowani gdzieś byli zawodnicy MYM-u chyba przez przeciwnika. Teraz Kraton tutaj oczywiście niszczy kwiatki, czy też roślinki, czy też inne rzeczy. Maluno za chwilę spotka tego Warda, również go zniszczy. Także no, wizja MYM-u jest nieco ograniczona. Tutaj sprowadza się tylko do Warda w krzaku na midzie i Warda w okolicach Drake'a, no ale tego Drake'a niestety zawodnicy MYM-u nie widzą. Teraz tutaj jest ten Czaru, który jest zmuszony do użycia plamy i wycofania się z walki. Został złapany przez Angusza i Maluno, no ale nie udało się ich zabić. Ten turret na topie jeszcze stoi. Kubon
cały czas spokojnie próbuje jakoś odrobić tą stratę w farmie, no ale już nadciąga Angus, który tą stratę jeszcze powiększy. Botlane przesunął się troszeczkę na mid, chociaż Korki teraz schodzi z Rengarem, pewnie po Reda, ale widzimy, że mid spokojnie zniszczony przez Extincta. I być może jakaś może tutaj pułapka. Oj, teraz Super Ace złapany. Trochę tego damage'u będzie, no ale oczywiście Zyra na supporcie nie za bardzo zadaje obrażenia jakiekolwiek. Ciekaw jestem, kiedy pierwszy smog będzie tak naprawdę. Oj, 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 tu się coś dzieje, ledwo żywy Ezreal, teraz jest oczywiście ulti od Shenda, Zyra będzie próbowała złapać, jest ulti, nie trafia, trafia, przepraszam, ale nie zabija, był heal w porę. W międzyczasie Rengar z Ahri uporali się z Vladimirem na midzie, no i schodzą teraz na tego bota razem z Irelką, będzie tutaj bardzo duże zamieszanie, jest do tego Ignite, leży Libik w tym momencie, nadchodzi jeszcze Angus od góry, jest co prawda Shadow Dash, ale to nic nie pomoże, Zyra co prawda zabija nam Korkiego, ale tutaj już szybki rewanż wzięty na Ezrealu, no i teraz będzie flash przez ścianę i kolejny turret chyba dla Kers w tym momencie, Angus będzie się w tym wycofywał, Kubon w międzyczasie spuszuje oczywiście tego topa, zobaczymy czy do końca, czy też nie, ale Kers nie decyduje się na tureta, decydują się na pierwszego Drake'a w tym spotkaniu. Także pierwszy Drake już za momencik zostanie zabrany, zupełnie bez walki oczywiście. O, i czemu się to wszystko przewraca? 16-02, oczywiście pierwszy Drake. No i dobra, Kubon jeszcze nie zdołał zniszczyć tego tureta, także jeszcze ten top Kers Europe stoi. Natomiast tutaj będzie chyba za momencik jakaś walka, zostaje złapany Shen w tym momencie, jest oczywiście jeszcze zamieniony tutaj w tą przepiękną wiewiórkę, czy też inne stworzonko, które tutaj sobie spokojnie tak hasa, no ale bardzo mało życia, no teraz trzeba jakoś uciekać, ale bardzo mało brakowało, żeby został oczywiście tutaj trafiony, ale mimo wszystko to było za krótko, żeby dać się zabić samemu turetowi, zgarnął killa Super Ace, także no tutaj mamy już 13-1. Ciężka sprawa dla Mymu w tej pierwszej grze. Miejmy nadzieję, że tą drugą jakoś tutaj sobie odrobią. No i teraz jest tutaj rzut z krzykiem, no i zobaczmy, czar odpala ultimate'a, ale to na pewno mu nie pomoże, od razu jeszcze Angus stanuje, jest plama, ale za chwilę czaru się tutaj wynurzy, chociaż może zabierze, nie, bardzo mało brakowało, żeby Maluno zginął razem z nim, ale mamy 14-1, ależ tutaj jest straszne bicie, niestety. minuty, 14-1 dla Kers. Do tego no, w większości przypadków tutaj spora przewaga w klipach, także no, nie wiem, czy Meteor Makers będzie w stanie tutaj cokolwiek jeszcze zrobić. No, gra jeszcze na pewno potrwa trochę, ale ile tego do końca oczywiście nie wiemy. Zobaczymy, no może Meteor Makers jak się przebudzi, to może jeszcze tutaj będą mieli jakąś szansę, chociaż no jest 10 tysięcy golda różnicy między tymi dwiema drużynami, więc ta przewaga jest prawie nie do odrobienia. Zobaczmy, teraz jest oczywiście Kubon naatakowany, ale zobaczcie ile damage'u sama Ahri tutaj już zadaje. Jeszcze do tego był Ignite gdzieś zagrany w międzyczasie, ale widzimy, że Extinct nie podarował Kubonowi. 15-1, Ahri w tym momencie 4-0, tak samo Rengar 3-0 ma Lulu z tego co widzimy. 3-1 Korki, no i 1-0 tylko Irelka, ale Irelka spełnia swoje zadanie w 100%, więc nie ma tutaj co, do czego się tak naprawdę przyczepić. Zobaczmy, Extinct teraz nie złapał oczywiście Shena swoim tauntem, no i nie udało się tutaj nawiązać jakiejś walki. No ale mamy turę zniszczone na topie, to się liczy. Dodatkowy gold jeszcze dla Kers. Zobaczmy, tutaj znowu ucieka, ucieka ten Shen. Jest oczywiście Vladimir, który przychodzi na pomoc. No i zobaczmy, jest od razu postawiony ward. Biegnie czaru, ile sił, cały czas rzuca spele na lewo i prawo.